W tym roku wytypowaną przez właściciela sklepów Intermarché w Świdnicy placówką została Fundacja Autonum Sint. Fundacja Autonum Sint prowadzi niepubliczne przedszkole i prowadzi także świetlicę profilaktyczno-wychowawczą oratorium. W przedszkolu gromadzimy 50 dzieci, w oratorium 75. Oprócz tego prowadzimy hostel dla ofiar przemocy, w którym nawet 12 osób mogłoby mieć schronienie w takich sytuacjach kryzysu. Ideą przewodnią akcji charytatywnej Konwój Muszkieterów jest udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym placówkom opiekuńczo-wychowawczym i ośrodkom pomocy społecznej z miejscowości, w których znajdują się sklepy sieci Intermarché i Bricomarché. Fundację założyliśmy 12 lat temu. Właściciele sklepów Intermarché, muszkieterowie, stwierdziliśmy, że powinniśmy coś robić dla naszych klientów oprócz handlu. Postanowiliśmy stworzyć Fundację Muszkieterów i przez 11 lat co roku zaczęliśmy od organizacji Konwoju Muszkieterów. Atrakcją, w której udział wzięli najmłodsi 27 grudnia przy okazji przekazania czeku, był występ aktorów z Teatru Varieté pod tytułem Zimowa Układanka. To poszło! W ciągu 10 lat trwania akcji konwój dotarł do prawie 1500 placówek, w tym domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, parafii oraz punktów PCK i Caritas, udzielając im wsparcia o wartości ponad 6 milionów złotych. Robimy też inne akcje. Taką coroczną akcję Zbieramy krew dla Polaków. Oprócz tego Muszkieterowie dla Polek, to jest akcja, w ramach której robimy badania mammograficzne. Budujemy też w każdym mieście, gdzie posiadamy sklepy, budujemy place zabaw dla dzieci. Intermarché kojarzy się pewnie w większości świdniczan z marką sklepu. Pracownikom pani Trajder kojarzy się jako ich pracodawca. Natomiast my w fundacji bardzo mocno identyfikujemy panią Dorotę jako osobę, która już po raz kolejny wspiera pracę naszej fundacji. W tegorocznej edycji konwoju Fundacja Muszkieterów wesprze finansowo 245 domów dziecka oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, wskazanych przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché. Także klienci mogą bezpośrednio zaangażować się w konwój muszkieterów. W tym celu fundacja przygotowała specjalne torby zakupowe. Dochód z ich sprzedaży w całości przekazany zostanie ośrodkom opiekuńczym i domom dziecka.